Tak naprawdę, gdyby nie Robert Baden-Powell, nie miałabym szansy przeżyć mojej największej przygody życia. Może nie wiecie, jak ja zaczęłam, ale zaczęłam przez totalny przypadek. I naprawdę, wierzcie mi, każdy z nas zaczynał jako malutki albo malutka harcerka. Cześć, jestem Mateusz. Czuwaj, jestem Janek. Cześć, jestem Bartek. Czuwaj, świt Tadeusz Koczyński. Salut, je m'appelle Olivia i jestem na 35. ekipie. Harcerz Orli z pierwszej drużyny milanowskiej, jestem przybocznym w Federacji Scoutingu Europejskiego. Jestem wężem K w pierwszej gromadzie milanowskiej w SKK Zawisza. Jestem w kadrze środowiska 264 w Stowarzyszeniu Harcerskim i należę do HWDW Bojkot w ZHP. Hej, Przemek Gliński, drużynowy 7 warszawskiej wodnej drużyny harcerzy Kochi Nord do wczoraj, od dzisiaj jej opiekun. Cześć, jestem Dominika, jestem z 3 drużyny harcerskiej Zawiszacy. Przyboczny w 16 warszawskiej drużynie harcerzy imienia Zawiszy Czarnego Sulima, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Czuwajcie, z tej strony Lykosia, czyli Druh Namira. W tym momencie działam w szczepie 145 i jestem na stopniu wędrowniczki. Tak więc jak widzicie, w dzisiejszym nagraniu jest nas wiele i sądzę, że zdążyliście już zauważyć, że każdy z nas ubrany jest w mundur, ale każdy ma inny. Zielony, szary, beżowy, niebieski. I choć nasze mundury są różne, to cel jest ten sam. Wychować młodego człowieka i wspierać go w rozwoju i kształtowaniu charakteru. Harcerstwo nie tylko uczy takich rzeczy jak pierwsza pomoc czy orientacja w lesie, uczy również współpracy w grupie, odwagi, umiejętność komunikowania się między ludźmi oraz przede wszystkim życia ze sobą w zgodzie. Teraz nie wyobrażam sobie swojego życia bez harcerstwa i pomimo tego, że czasem było ciężko i nie rozumiałam niektórych sytuacji, to w głowie mam miliony momentów dość niecodziennych, magicznych, jak na przykład śpiewanie na peronie albo w przedziale, czy darcie się w niebo o pierwszej w nocy na obozach. W pamięci mamy mnóstwo fantastycznych wspomnień, jak wtedy, kiedy postanowiliśmy sturlać się z górki albo po prostu zjechać z niej na brzuchu. Kiedy kopaliśmy razem dół pod maszt i wymienialiśmy się kamera za łopatę. Gdy próbowaliśmy utrzymać równowagę na lodzie, balansując z patykiem. Kiedy postanowiliśmy zjeżdżać zamiast schodzić z górskich szlaków. Ten moment, gdy na lajdzie zaskoczyła nas rzeka. A każde z tych wydarzeń miało nas czegoś nauczyć. Przede wszystkim nauczyłem się tego, że razem naprawdę możemy więcej. To dało mi chyba dużo doświadczeń, dużo umiejętności w organizacji, w zarządzaniu ludźmi. Harcerstwo sprawiło, że przesunęła się dla mnie granica niemożliwego i robię duże rzeczy, których normalnie bym nie robiła. Harcerstwo dało mi przyjaciół, doświadczenie. Nauczyłem się, jak obsługiwać mapę, jak dbać o kondycję, nauczyłem się robić prawidłowe pompki, nauczyłem się wytrwałości. Nauczyłem się żeglować. W siódemkach to robiłem swój pierwszy patent. Skrawaliśmy, cięliśmy, laminowaliśmy, spawaliśmy, malowaliśmy natryskiem, sterowaliśmy żagle, a potem walczyliśmy z remontem silników. I tak spełniliśmy marzenie i postawiliśmy z powrotem na wodę historyczną żaglówkę szczepu, Omegę, na której dzisiaj szkolą się nasi harcerze. Et pour moi, j'ai rencontré de formidables personnes qui m'inspirent tous les jours. Harcerstwo dało mi mnóstwo doświadczeń, mnóstwo wiedzy. Poznałem tam naprawdę wielu znajomych. Sprawia to, że jestem bardziej pewna siebie. Na pewno wspaniałą przygodę, wiele kontaktów z ludźmi z całej Europy, a nawet świata. No a wcześniej też całą masę zabawy i fajnych wyjazdów. Kształtowanie charakteru, umacnianie samorealizacji i takie ogólne ogarnięcie życia. A mi natomiast harcerstwo dało odwagę oraz pozwoliło mi się ponownie uśmiechnąć. I nawet ten filmik pokazuje, jak bardzo wyjątkowe jest to, że pomimo tego, że jesteśmy w różnych organizacjach, to tyle osób zgłosiło się do mnie z pomocą i przyszło do mnie tutaj z pięknymi uśmiechami, z chęcią do działania i że nagrali ze mną ten oto film. Można by powiedzieć, że ja należę do harcerstwa już, no 9 rok, słuchajcie, należę do harcerstwa i było ciężko. Na pewno śmiali się ze mnie. Najzabawniejsze było to, że chodziłam do prywatnej szkoły i śmiali się ze mnie inni uczniowie, że chodzę w mundurze, rozumiecie to? I nie poddałam się. Cały czas chodziłam w tym mundurze, nie wstydzę się go. Jestem z niego strasznie dumna. I naprawdę, gdyby nie harcerstwo, można by powiedzieć, że mogłabym się zgubić gdzieś po drodze, idąc tymi wąskimi ścieżynami swojego życia. I w chwili, kiedy było naprawdę bardzo
ciemno na tej mojej drodze życia, pojawiła się moja drużynowa, która wyciągnęła do mnie rękę, uśmiechnęła się i powiedziała, że mi pomoże. To mi tylko pokazało, że w harcerstwie jest całe mnóstwo właśnie takich ludzi jak moja drużynowa. To są moje podziękowania, to jest moja forma podziękowań. I w tym filmiku ma do was podziękowania jeszcze jedna osoba. No zaczęła się w sumie od tego, że kiedyś ktoś mnie do czegoś zainspirował, później ja zainspirowałem kogoś dalej i w sumie tak się jakoś inspirujemy już od, myślę, dobrych 20 lat w siódemkach. Jestem pewien, że nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego, co mamy dzisiaj sami. Ja na pewno sam bym się do tego nie zmobilizował. Na szczęście miałem chłopaków, ale mieliśmy też masę innej pomocy. Mieliśmy szkutników z nurtu, mieliśmy naszych dinozaurów, mieliśmy wolnych szkutników, takich jak Janusz Śmigulski, mieliśmy masę wsparcia w Osmanatach, w AZS-ie, w MOS-ie, w porcie Czerniakowskim. Pomagali nam organizatorzy regat warszawskich, na których również startowaliśmy. Pomagali nam rodzice naszych harcerzy. Nie pomagali moi. Inspirowała mnie też kobieta, która sprawia, że z własnej woli schodzę myślami na ląd. Bez nich wszystkich nigdy byśmy tego nie zrobili. Nie skończylibyśmy tego remontu bez firmy Castal, która dała nam najlepszy sprzęt wtedy, kiedy już byliśmy pod kreską. Dziękujemy też wszystkim drużynom, z którymi napisaliśmy nasze wspólne harcerskie historie. Wszystkim komendantom, którzy nam zaufali i wszystkim kwatermistrzom, którzy nas rozliczyli. Dzięki!